Ponad 7 lat temu, 15 czerwca 2004 roku, na forum Komisji Finansów Publicznych przedstawiłam zarys programu gospodarczego mogącego stanowić jedną z możliwych alternatyw w stosunku do koncepcji wejścia Polski do strefy euro. Proponowałam wówczas, aby zamiast likwidować złotego, spróbować postawić sobie wykonanie szeregu zadań. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły tego programu. Każdy, kto chce, może się z tym programem zapoznać na stronie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. W tym momencie zaznaczę tylko, że jednym z elementów tego programu był postulat podejmowania działań zmierzających do odzyskania, utrwalenia i umocnienia polskiej własności w sektorze bankowym funkcjonującym na terenie naszego kraju. Aby jednak można było mówić o potrzebie zmian własnościowych w sektorze bankowym, warto najpierw zastanowić się nad tym, jak ta struktura faktycznie wygląda. W związku z powyższym, jako posłanka na Sejm, pragnę skierować postulat do nowego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, pana Andrzeja Kubiaka. Na stronie komisji można znaleźć różne dane i analizy. W dziale opracowania w sekcji sektor bankowy znajdują się raporty i opracowania. W ramach raportów i opracowań w latach 2000-2006 ukazywały się raporty o sytuacji finansowej banków. Z kolei w latach 2007-2011 ukazywały się tak zwane raporty o sytuacji banków. I teraz proszę zwrócić uwagę na fundamentalną różnicę między oboma rodzajami raportów. Otóż w raportach o sytuacji finansowej banków na końcu każdego takiego raportu znajdowały się ważne tabele i zestawienia statystyczne, wśród których, i to jest bardzo ważne, można było znaleźć szczegółową listę banków w Polsce według stanu na koniec poprzedniego roku. Uwaga, banki były odpowiednio pogrupowane. Przykładowo w raporcie z 2000 roku zaprezentowano dane o bankach za rok 1999. W zestawieniu dokonano podziału banków na kilka grup. Grupa pierwsza obejmowała banki z przewagą kapitału polskiego. W ramach tej grupy wyróżniono podgrupę banków z przewagą kapitału państwowego oraz podgrupę banków z przewagą kapitału prywatnego. W ramach tej ostatniej podgrupy dodatkowo wyróżniano segment banków regionalnych i zrzeszających. Grupa druga obejmowała banki z przewagą kapitału zagranicznego. W ramach tej grupy wyróżniano podgrupę oddziałów banków zagranicznych, podgrupę spółek akcyjnych ze 100% udziałem inwestorów zagranicznych, podgrupę spółek akcyjnych z większościowym udziałem inwestorów zagranicznych oraz podgrupę spółek akcyjnych pośrednio kontrolowane przez inwestorów zagranicznych. W ramach każdej grupy, podgrupy oraz segmentu wymieniano listę konkretnych banków. To były bardzo ważne informacje. Takie szczegółowe dane zawarte były w raportach o sytuacji finansowej banków wydawanych w latach 2000-2006, obejmujących dane z lat 99-2005. Co ciekawe, powyższe dane znalazły się również w raporcie o sytuacji banków z 2007 roku, obejmującym dane z 2006 roku. Natomiast niestety od raportu o sytuacji banków z 2008 roku, zawierającego dane za rok 2007, takich szczegółowych list już nie ma. Bardzo ich brakuje. Z tego powodu zwracam się do przewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego, aby w obecnie publikowanych raportach o sytuacji banków powrócić do dobrej tradycji publikowania takich szczegółowych list banków wraz z podziałem na poszczególne grupy, podgrupy i segmenty. Kiedy w prywatnych rozmowach Polaków dyskutujemy na tematy związane z funkcjonowaniem banków, pada często pytanie, a właściwie które banki są polskie? Z tego powodu byłoby dobrze, aby strona internetowa KNF stanowiła dobrą pomoc dla naszych obywateli w odpowiedzi na to pytanie. Dziękuję, panie marszałku.